jesteśmy na tym mocno cenzurowanym i nie jesteśmy tym pupilkiem Europy. Babciowe aktywizuje, a 500+ demobilizował. No taka jest na pewno koncepcja i założenie, bo to jest naprawdę inny sposób myślenia o młodych. A czy wierzy pani w te deklaracje? Znaczącej większości mam takie poczucie konfederatów, na razie przynajmniej, którzy mówią, nie ma opcji koalicji z PiS-em po wyborach. Nie ma opcji, nie wierzę w taką opcję, że nie ma opcji. Państwa gościem dr Anna Materska-Sosnowska, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Albo gościni lub politolożka, nie wiem jak pani woli. Gościni i politolożka. Gościni i politolożka. Jesteśmy zwolenniczką feminatywów. Dobrze, to teraz o Unii Europejskiej, bo ja nie wiem czy panią, ale mnie to bardzo zaskoczyło, że Unia będzie jednym z moim zdaniem najważniejszych tematów tej kampanii. Tego chcą też ludzie, co w ogóle już mnie zaskoczyło, bo ten ostatni sondaż pokazał, że to jest jeden z 5 tematów dla ludzi bardzo ważny. Pozycja Polski w Unii Europejskiej. No tak, ale to będzie podwójnie wykorzystywane, dlatego że z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość będzie mówiło, jaka to jest zła Unia, która nie daje nam funduszy, a nam się należy. A z drugiej strony to też będzie taka przez PiS wykorzystywany temat. Zobaczcie, jaką my mamy pozycję w Unii. Zobaczcie, jacy jesteśmy ważnym partnerem. Ale myślę, na jakiej podstawie później to zostanie dowiedzione, że my mamy taką pozycję? Ze względu na Ukrainę. I myślę, że w ogóle temat bezpieczeństwa będzie głównym tematem. A on nie musi być nazwany tak wprost, aczkolwiek myślę, że będzie. Ale właśnie różne aspekty bezpieczeństwa, między innymi międzynarodowego, no to będzie to, co będzie podnoszone. I wtedy zmiana pozycji Polski w Unii Europejskiej, przodownik regionu, najważniejszy partner. No możemy mnóstwo znaleźć różnych określeń i to będzie ta próba właśnie w tę stronę skierowania tej narracji. A zła Unia nas nie rozumie, a zła Unia zabiera nam fundusze. I taką narrację też niestety już widać. Ale te sprawy międzynarodowe nie tylko w kontekście wojny będą bardzo istotne i oczywiście one będą wykorzystywane przez władze, co jest oczywiste. Nie jest w stanie Donald Tusk z jakiegoś powodu, za chwilkę pani swoją teorię na ten temat wypowie, mam nadzieję, przebić tego szklanego sufitu, jeżeli chodzi o poziom poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Coś takiego się wydarzyło, że te 27-28 w najlepszym przypadku procent to jest to, na co na razie stać Platformę w sposób ostateczny, na razie przynajmniej. Mamy tutaj taki bardzo, bardzo ciekawą rzecz, bo ja nie lubię pojedynczych sondaży, one moim zdaniem trochę obecnie nie mają sensu, ale mamy średnią z 11 sondaży z marca 2023 roku, czyli jeszcze z tego miesiąca. I mamy tak, PiS średnia to jest 36,5, czyli pół punkta procentowego więcej. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, spadek o 2 punkty procentowe, 28,5. Potem Konfederacja, czyli 9,5, wzrost o 2,5 punkta. Lewica 9. Polska 2050 8,5, PSL 6, które jako jedyne pozostaje na niezmienionym poziomie. O czym średnia z tych 11 sondaży pani zdaniem teraz świadczy? To znaczy PiS-owi rośnie po tym wszystkim, przecież mieliśmy Wille Plus, mieliśmy NCBiR, szereg rozmaitych historii. Dlaczego spada Hołowni, to chyba wszyscy wiemy, ale dlaczego Platformie spada na przykład, pani zdaniem? Gdzie jest popełniany błąd? To zacznijmy od początku. Co to znaczy średnia? Czy to jest średnia z 11 badań tej samej pracowni? Czy to jest średnia z różnych sondaży? Z różnych sondaży. No więc właśnie, więc różne pracownie robią różnymi metodami również same badania. W związku to też nie jest miarodajne tak bardzo? Absolutnie to nie jest miarodajne, dlatego że w związku z tym również w tych wynikach są sondaże z CBOS-u, gdzie nie wiem, czy PiS zatrzymało się na 60, czy już ma 90. W związku z tym, jeżeli tak, no to nie jest to w żaden sposób, trzeba porównywać porównywalne. Ale jeżeli następuje wzrost ostatnio dla Prawa i Sprawiedliwości, to myślę, że te przyczyny są następujące. Po pierwsze, to jest takie rozłożone w czasie, czyli słabsza zima niż się spodziewano, czyli trochę mniej wydaliśmy z portfela. To są kolejne obietnice, które PiS sugeruje i rozdaje, ale moim zdaniem przede wszystkim to jest kwestia franciszkańskiej 3. Czyli jednak. Jednak tak, dlatego że to, co dzisiaj widzimy, jeżeli to jest ten efekt właśnie z marca, no to są ci, którzy inaczej
PiS dostało jakby taki mandat, albo może powiedzieć, my również sprawami światopoglądowymi tutaj jesteśmy jedyni strażnicy. Czyli to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa, to nie jest to, za co dostają batę, czyli będzie inflacja i tak dalej, tylko zobaczcie, to my obrońcy jedyni. I ci, którzy odpłynęli od PiS-u albo byli niezdecydowani, czy pozostawali właśnie w takiej szarej strefie, mogą zostać w ten sposób podniesieni i przywróceni. I to jest właśnie ten efekt dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy to będzie efekt pani zdaniem stały czy chwilowy? Nie umiem na to dobrze odpowiedzieć, dlatego że patrząc na histerię, którą również Prawo i Sprawiedliwość wykonuje w tym kierunku, to myślę, że mogą... Ale to działa, to pewnie pani na ich miejscu robiłaby dokładnie to samo. No nie do końca, nie? Dlatego że zawsze można przedobrzyć. I oni, przegrzać, jak to się mówi. I tak? Oni dzisiaj są na drodze do przegrzania tego tematu. Poza tym naprawdę do wyborów jest i tylko i aż 7 miesięcy. W związku z tym no nie utrzymasz takiego wrzenia do końca, zwłaszcza, że jakby decyzje o tym, na kogo głosujemy, bardzo duża część z nas podejmuje w przeciągu ostatnich 48 godzin i tego, co zobaczy w przeciągu tych ostatnich 48 godzin. Czyli to właściwie ostatnia prosta jest najważniejsza. Nie, to jest ta ostatnia, musisz mieć dobrze rozłożone siły, żeby ten finisz był odpowiedni. Jak w maratonie. Jak w maratonie, to jest dokładnie maraton, więc i widać, że tempo, jakie zostało narzucone w tym maratonie, jest tempem imponującym. No właśnie ono nie jest za szybkie, pani zdaniem? Czy to wszystko, co teraz na przykład robi Tusk, on nie powinien robić tego we wrześniu? Czy on da radę po prostu? Nie tylko on inaczej. Zresztą, ale to zadam pytanie resztę. Inaczej. Platforma nie ma programu obywatelskiego, nie ma programu wyborczego. Gdzie jest program? Pytają dziennikarze. Jak się pojawia program, no to zaczyna się wiwisekcja poszczególnych punktów. Gdyby Platforma dzisiaj nic nie robiła, czy robiła wolniej, byłoby, gdzie jest Platforma? Tak, że nic nie robi, nie ma pomysłu. Nie robi, nie ma pomysłu, nie ma jej i tak dalej. Więc wydaje mi się, że akurat tempo, jakie w ogóle politycy narzucili, to jest dobre tempo, dlatego że najpierw trzeba zmobilizować ten swój stały elektorat i przypomnieć mu i go podnieść, a potem, czy może równolegle walczyć o pozyskanie tych, którzy się zastanawiają albo pozostają w domu. Ostatnio mieliśmy także badania mówiące o tym, że grupą, która jest najmniej zainteresowana pójściem na wybory, są ludzie młodzi. Zawsze tak było i tak jest. Jak bardzo to jest przerażające w obecnych czasach. Zawsze tak było i tak jest, że młodzi interesowali się polityką najmniej. Ale nadal się nie orientują, że polityka zainteresuje się nimi, jeżeli oni nie zainteresują się nią wcześniej? Powiem tak, bardzo staramy się jako dorośli, mówię to w cudzysłowie oczywiście, mówić i pokazywać, że pewne sprawy są poważnymi sprawami. Najlepiej jeszcze dla mężczyzn i to tak koło 60, jak patrzymy na naszą scenę polityczną. Czy może 50 i w związku z tym nie do końca ci młodzi są traktowani poważnie, czy nie do końca daje im się też głos, czy są słyszani. Po drugie, to co jest bardzo niepokojące, no to rozdźwięk w tych mediach i w przekazie. Dzisiaj młodzi ludzie nie słuchają i nie oglądają tego, co się ogląda w 40 plus pewnie, czy może nawet trochę więcej. W związku z powyższym te możliwości dotarcia do nich też są inne i są zróżnicowane. Po trzecie, to, że oni dzisiaj nie deklarują zainteresowania, to znaczy, że nie ma takiego impulsu, który im to zainteresowanie jakby... Co mogłoby być takim impulsem? Jeżeli to nie są prawa kobiet, jeżeli to nie jest pani Moskwa, która chce zabierać paszporty, to co młodych może ruszyć jeszcze? Bo ja już ja myślę po prostu inaczej. Głupieję. Nie, ja myślę, że to jest właśnie to, co zrobił Tusk w Pszczynie i rozmowa z kobietami, czyli przypominanie pewnych faktów, bo to wszystko się wydarzyło. Byłam świadkiem ostatnio takiej rozmowy pokoleniowej w miejscu publicznym, gdzie starszy pan właśnie zarzucał i nawoływał do tego, że wszyscy oczywiście spotkamy się 2 kwietnia, a całe zło, jakie jest, no to jest przez Tuska, a młodzi mu odpowiedzieli, ale PiS kradnie i wcale nie jest lepszy, więc też to pokazuje jakieś ich zniechęcenie taką polityką. Jeżeli następuje takie zniechęcenie, no to stąd jest taki wzrost na przykład dla konfederatów, którzy mają proste hasła, łatwe hasła, bulwersujące hasła, jeżeli się nad nimi zastanowisz. Czyli mówiąc krótko, myślę, że to nie jest tak, że dzisiejsza absencja młodych nie oznacza absencji za 6 miesięcy.
Dobrze, to teraz wspomniała Pani o Konfederacji, to jeszcze jedno badanie, które mnie uderzyło dość w ten weekend, czyli to, że 37% młodych mężczyzn w Polsce to są ludzie, którzy chcą oddać głos na Konfederację między 18 a 39 rokiem życia. 37% mężczyzn w tym wieku chce oddać głos na Konfederację. Jak to jest możliwe? Chciałoby oddać głos. Zawsze tak było i tak jest. Konfederaci zawsze mieli dużo bardziej męski elektorat niż inne partie. Natomiast przewaga w tej samej grupie, przewaga młodych kobiet jest na rzecz lewicy i to zdaje się nawet Razem, a nie całej lewicy. To jest absolutnie normalne zjawisko. Dlatego, że dla młodych mężczyzn to jest trochę te hasła, które możemy pamiętać na przykład z Trumpa, tak? Czyli podniesienie, przywrócenie tej godności, przywrócenie wartości. Właściwie to o nic się nie musisz martwić, bo my przywrócimy twoją pozycję w rodzinie, w społeczeństwie. Nie chcę pójść za daleko, ale to taki efekt kryzysu męskości, czy co? Myślę, że to nie jest za daleko. Myślę, że tak, że to jest utrata poczucia sprawczości, utrata poczucia właśnie tej męskości, tak w starym tego słowa rozumieniu. To jest to, co mówią politycy Konfederacji na przykład o biciu dzieci, tak? Czyli możesz się zachować tak, jak kiedyś się zachowywali twoi rodzice czy dziadkowie, ale no, żeby nie było tej krzywdy, czyli jest ten duch nowoczesności, prawda? Czyli przywracamy pewne konserwatywne, stare zachowania. Jak ślub, to do końca życia, chyba że ci biskup udzieli zgody. Albo masz pieniądze, albo się inaczej nazywasz. Albo jesteś byłym prezesem TVP. Nie chciałam tego. Może być jeszcze pani, córka. Pani doktor, to kończąc temat Konfederacji, rozumiem, że oni trafiają w punkt na razie. Idą tą drogą, która jest dla nich korzystna. Oczywiście. A czy wierzy Pani w te deklaracje? Znaczącej większości mam takie poczucie konfederatów, na razie przynajmniej, którzy mówią, nie ma opcji koalicji z PiS-em po wyborach. Nie ma opcji, nie wierzę w taką opcję, że nie ma opcji, to jest po pierwsze. Ale nie zapominajmy o jeszcze jednym. Po pierwsze, żadna z tych partii trzecich czy czwartych nie może się przyznać, że weszłaby w koalicję z PiS-em. Najlepiej jakby rządzili sami samodzielnie. W to nie wierzę. Potem to jest kwestia tylko umowy koalicyjnej, a jak wyglądają umowy, to widzimy. Ale ja myślę, że nie zapominajmy o jeszcze jednym aktorze. Czyli o PiS-ie. PiS naprawdę nie jest zainteresowany tak silną partią po prawej stronie, nawet gdyby była potrzebna do współrządzenia. To nie na poziomie 10 czy 15%. Jeżeli to są małe partie, no to można je włączyć. Ale to jak to czytać w tym kontekście? A to czytać w ten sposób, że poczekajmy, niech prawica, czy może prawica to za duże słowo, niech Prawo i Sprawiedliwość rozpocznie swoją kampanię i zacznie się kąsanie i też odbieranie konfederatom. Czy właśnie tych, którzy są bardziej religijni, czy bardziej konserwatywni, czy bardziej antyunijni. Ten elektorat też będzie tutaj próba zagospodarowania. No to teraz pani doktor bierzemy na tapet senatora Libickiego, który odpowiedział redaktorowi Terlikowskiemu. Przypomnę jeszcze, dzisiaj już państwu to cytowałam, ale być może ktoś dołączył, a tutaj trzeba być bardzo precyzyjnym. Redaktor Terlikowski pisze tak. Każdy z nas zna kogoś, kto był skrzywdzony w każdej parafii, w każdej wspólnocie, w każdym zakonie i zgromadzeniu, w każdym seminarium są skrzywdzeni seksualnie. Odkrycie, że to oni są w centrum kościoła, zmienia myślenie. Nie da się wrócić do tego, co było. Na co senator Libicki odpisuje. Żarliwość, z jaką redaktor Terlikowski stawia w centrum każdą ofiarę pedofilii, rodzi we mnie złą pokusę, by przestać się nimi aż tak przejmować. I teraz chyba warto postawić pytanie, czy może PSL z Hołownią nie powinni zrobić referendum w sprawie tego, kto i z jaką moralnością może wystartować z list wyborczych? Nie ma pani takiego poczucia po tym, czym popisał się pan senator Libicki? To dołożę do tego. Skoro można o aborcji, to może i zróbmy o moralności polityków. Przegramy. Dlaczego przegramy? Dlatego, że w ostatnim sondażu dla OKO.press i Radia Tok FM padło pytanie o... Niestety nie pamiętam jego dokładnie. Chodziło o to, czy chcemy wiedzieć, czy dziennikarze powinni zajmować się sprawą... Kościoła, pedofilii, nie? Jana Pawła II. Bardzo spersonalizowane, tak? A tak naprawdę kardynała jeszcze. I 49% odpowiedziało, że nie ma takiej potrzeby. Nie chce wiedzieć,
czyli wolimy jako społeczeństwo nie wiedzieć, prawda, wyprzeć, powiedzieć ciszej nad tą trumną, niż zrobić z tym porządek. I to jest Polski w pigułce. To jest absolutnie nie tylko katolicyzm. To jest i katolicyzm z jednej strony, ale niestety to też jest poczucie i zakorzenienie demokracji. Mhm. Wolimy nie wiedzieć. Prawda jest niewygodna. Ale to nie jest tylko prawda jest niewygodna. To jaki jest dostęp do mediów i po co ci są wolne media, jeżeli lepiej jakby się tym nie zajmowały? No dobrze, tylko kiedy zapytamy potem Władysława Kosiniaka-Kamysza o taki wpis, znaczy on jest niewytłumaczalny tak naprawdę, że, bo przecież tu nie mówimy o Janie Pawle w tej chwili. W ogóle on po prostu twierdzi, że ma pokusę, żeby przestać się przejmować ofiarami pedofilii w kościele, bo pan Terlikowski za bardzo się tą sprawą zajmuje i zbyt daleko tezę stawia według pana senatora. Znaczy tutaj nie ma tematu Jana Pawła. Znaczy on gdzieś jest tam, on jest w podświadomości, ale... W tyle głowy zostaje. Dobrze, ale tak? Ja zapytam pana Kosiniaka, jestem bardzo ciekawa w najbliższym czasie, mam nadzieję, jak on w ogóle czyta to i czy on pozwoli, żeby ktoś taki był na jego listach. To ja mam propozycję jednak zapytania pana senatora, co autor miał na myśli i po co coś takiego powiedział. I no to już tłumaczył. Powiedział. Tłumaczył, że mój wpis był odpowiedzią na wpis pana Terlikowskiego, który napisał, no i tutaj tam, że w każdej jest i pan Libicki mówi, napisałem tak, ponieważ uważam, że to nie jest prawdą, co napisał pan Terlikowski, że to jest nieprawdą w tym sensie, że przemoc seksualna nie dzieje się w każdej parafii. No to przecież nie, mógł no. dokładnie tak napisać, a nie, że się będzie przestawał przejmować ofiarami. Znaczy na jego miejscu napisałabym jeszcze, że można tak uważać, że można sprawdzić, ale to jest ten problem, trochę tak jak pani powiedziała właśnie o tym referendum, że u nas wszystko jest względne, a jak prawda jest niewygodna, no to nie mówmy o prawdzie, tak? Bo z jakiegoś powodu mogłaby być dla nas niekorzystna czy niewygodna. To jest wszystko takie bardzo fasadowe. To jest to, o czym trochę pół żartem, pół serio powiedziałyśmy o rozwodach, czy o unieważnieniu małżeństwa w Kościele katolickim. Tak. Ci, którzy mają gęby pełne frazesów, najczęściej właśnie tylko na frazesach kończą. No i tutaj zaglądałam do telefonu, ponieważ Michał, czyli mój wydawca, przysłał tutaj dokładne wyniki tego sondażu, o którym pani wspominała. I teraz tak, dziennikarze zdecydowanie powinni zajmować się przeszłością Jana Pawła. Zdecydowanie tak, jest 23%. Raczej powinni 17%, czyli tutaj w sumie mamy 40%. I mamy raczej lepiej chronić jego pamięć ze względu na zasługi 17%. Zdecydowanie lepiej chronić pamięć, to jest 32%. Czyli mamy 40 do 50, 11. 49, tak? 49 do 40 chyba. Tak, 49 do 40 i trudno powiedzieć 11%. No więc i o tym właśnie rozmawiamy, prawda? Że lepiej schować, lepiej nie wiedzieć, trzeba byłoby się z tym zderzyć. Ale my mamy w historii Polski mnóstwo takich nierozwiązanych, niewyjaśnionych, nieprzepracowanych wydarzeń i również traum. Albo jesteśmy dobrzy, jesteśmy ofiarami lub ofiarami, ale na pewno nie krzywdzimy, czy jesteśmy źli. Jeżeli ja w marcu... Wystarczy sięgnąć do historii polsko-ukraińskiej na przykład, gdzie po drugiej, bo po obu stronach wydarzyły się straszne rzeczy. Polsko-ukraińskiej, polsko-żydowskiej, marzec, to jest marzec 68. I jak w marcu, poza marcem również, ale jeżeli dodatkowo w marcu słyszę panią minister rządu, mojego rządu, która mówi o Polakach, że można byłoby im odbierać paszporty, to dla mnie są to słowa absolutnie nieakceptowalne. I mało tego, wielu tak na chybcika próbowało tłumaczyć panią Moskwę, że to wyrwane z kontekstu, że jej się wymknęło i tak dalej, tylko że ona w dwóch następnych zdaniach to potwierdzała. Bo najpierw wspomniała, że z panem Ziobrą jeszcze na ten temat porozmawia, czy takie rozwiązania ewentualnie można by zastosować. Tak. I coś tam jeszcze było takiego, co świadczy o tym, że to nie był przypadek. Poza tym, pan Leszek Miller, były premier, wczoraj przypomniał, znowu muszę sięgnąć, przepraszam, tutaj, ale nie wszystko zdążyliśmy wydrukować. O, przypomina słowa Kaczyńskiego z Żywca z listopada, gdzie Kaczyński powiedział, że my nie mamy zamiaru z Unii Europejskiej występować, ale jakbyśmy to zrobili, co moralnie jest słuszne, to ja bym był całkowicie za tym. I to w ogóle przeszło bez echa, prawda? No właśnie. Mało o tym rozmawialiśmy. Czy jest taka inflacja już tych wypowiedzi i tych wszystkich rzeczy, że rzeczywiście ciężko jest opowiedzieć wszystko?
To prawda, ale no coś się z nami takiego właśnie niedobrego stało, że wolimy nie wiedzieć, czy nie mówić, czy nie słyszeć, niż zmierzyć się z postawami takimi nieprawidłowymi, ze słowami nieprawidłowymi. Inflacja wydarzeń, ma pani rację, bo jeżeli nawet spojrzymy na takie czysto polityczne, ile się wydarzyło, ile złego się wydarzyło i gdzie jesteśmy, prawda? I partia rządząca nadal ma ponad 30%. No właśnie, a czasem i ponad 35. Dobrze, to teraz wróćmy do tego szklanego sufitu Tuska. Czego mu brakuje? Nie wiem, czy czegoś mu brakuje. Ja bym powiedziała, dajmy szansę. Pierwsze zadanie, które Tusk miał przed sobą, to było utrzymanie Platformy i jej podniesienie. I to się wydarzyło. Nie przekracza 30%, co było drugim zadaniem, to prawda, tylko że to jest tak, że jeżeli masz... Jarosław Flis z Krakowa, profesor Flis mówi, że największym konkurentem w wyborach nie jest twój przeciwnik polityczny, tylko twój konkurent z listy partyjnej. Czyli wracamy do sytuacji w opozycji. I to jest właśnie w sytuacji do opozycji i właściwie każdy ruch Tuska, czy jest, czy nie, właśnie już stwierdziłyśmy, a może za wcześnie zaczęło, w ogóle po co taka aktywność. I to jest z jednej strony to, z drugiej strony myślę, że to jest też ta wielość tych opcji na opozycji, na szczęście, bo na tym polega prawo wyboru i demokracji, czyli no nie musimy być wszyscy jeden wódz, jedna lista, tylko, znaczy, proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie mówię o wspólnej liście, tylko mówię o poglądach tu i teraz, tak, dzisiaj, więc stąd jest ta różnorodność, jakbyśmy spojrzeli na całą stronę opozycyjną. I nie bez kozery, myślę, jest jednak wszystko to, co robią media państwowe. Znaczy, skala rządowe, skala hejtu, skala nienawiści, półprawd, czy wręcz nieprawd jest niewiarygodna. To jest niewiarygodne, tego naprawdę nie da się oglądać. Ale w związku z tym pewna baza ludzi jest absolutnie wykluczona z możliwości poszerzenia. O tym też Tusk mówił w weekend, kiedy tam jeden z nieprzychylnych mu wyborców, bo tacy też są wpuszczani na spotkania z Tuskiem, tam wykrzykiwać zaczął w jego stronę właśnie a propos czegoś, co tam podawało TVP. I to Tusk właśnie powiedział, ludzie, przecież to wy jesteście przede wszystkim krzywdzeni przez tych ludzi, którzy was wykorzystują jak takie mięso armatnie w tej propagandzie informacyjnej. To jest nie do przebicia, dlatego że to jest w psychologii znane zjawisko tak zwanej brudnej wspólnoty i nie chcesz z tego wyjść, bo musiałbyś się zderzyć. My nie chcemy się zderzać z prawdą. No właśnie, to tak, to też jest prawda. A propos tego współdziałania lub też jego braku na opozycji. Jedna z naszych stałych widzek, pani Aneta, wysłała mi wczoraj, nie wiem czy pani widziała, rysunek Andrzeja Rysuje, słynnego rysownika. Pięknie opowiada polską rzeczywistość. I tam są dwa obrazki. Na górze płyną kajakiem ludzie w jedną stronę i na dole są kajaki, które się zderzają, każdy płynie winną, no i tam, już nie pamiętam dokładnego podpisu, ale jeden oczywiście na górze pokazywał sposób działania Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy jako takiej, a na dole było to odniesienie do opozycji. I pani na to mi napisała, pani Kamilo, niech pani o tym z kimś pogada, bo to rzeczywiście jest realny problem. Czy pani zdaniem wyborcy opozycji mają z tym problem, że ta opozycja się nie może dogadać? Tak. Absolutnie tak i brakuje takiego impulsu sprawczości. To, na czym wygrywał PiS i na czym dzisiaj też jest silny, to jest to poczucie sprawczości. Jak było badanie chyba w zeszłym tygodniu lub dwa tygodnie temu, bo trochę to pędzi. 100% do tam już... Tak, prawda? 70 do 60, czy masz zaufanie, czy wierzysz w to, że twoja partia wygra, że to jakoś chyba tak było? Nie, to jedno, tak. To było 100% jedno, tak. Się, a w po a tutaj już opozycji było, to dużo, było podzielone, dużo a jeszcze czy dowiozą, czy zrealizują obietnice Tusk i Kaczyński, było, że nie, tam 70 na Tuska, 60 tam parę dla Kaczyńskiego. Notabene bardzo wysoki poziom dla Kaczyńskiego. Ale to jest taki impuls niestety niebezpieczny, który też powoduje, że część z elektoratu opozycji albo chce zostać w domu, nie
deklaruje chęci udziału w wyborach, tak? Też jest zmęczone takim marazmem. Ale idzie wiosna, robi się lepsza pogoda i ja wcale nie żartuję. To też te morale się poprawiają i mam nadzieję, że jednak no, panowie zaczną współpracę, nie tylko przez cztery wielkie konferencje, albo nie tylko przez obrzucanie się i odrzucanie innych, tylko... Czyli uważa pani, że tutaj jeszcze jest coś do zrobienia? Tak, absolutnie. Jest... Znaczy... No, a chociażby Lewica na kampusie teraz w weekend, prawda? Krzysztof Gawkowski, który... To nie jest nic nowego, dlatego że politycy wszystkich partii byli na kampusie i tym głównym w Olsztynie. Ale przyzna pani, że Lewica, no pewnie także ze swoich po prostu interesów wyłącznie, no ale jednak najbardziej jest otwarta na tę współpracę taką... Oczywiście, dlatego że dla nich jest to najłatwiej, ale co to znaczy Lewica? No przypominam sobie bez słowa... Zandberga, no tak właśnie, tak. Przypominam sobie słowa Zandberga, że Adriana Zandberga, że nie wyobraża sobie wspólnych list z tym, czy z tamtym, czy jeszcze z innym. Więc tutaj i tak samo jest, myślę, w każdej partii. Może najmniej u Szymona Hołowni z przyczyn innych. Ale PSL też nie jest taki całkowicie tylko za małą koalicją, a nie za większą. Ale tak czy inaczej, no to jest pewna taktyka, prawda, wyborcza, jak iść do wyborów. No ale oprócz tego, no ważne są te punkty, po co iść do tych wyborów, albo inaczej, po co rządzić. I myślę, że prawdopodobnie koło maja, no to zacznie być kształtowane. Tylko im bardziej dzisiaj panowie będą się kłócić, niestety z lubością podkreślam, że to tylko panowie i nie z satysfakcją, tylko niestety to są też efekty. Im bardziej dzisiaj będą się od czci i wiary też odsądzać, tym trudniej potem będzie uwierzyć, słuchajcie, mamy sześć takich punktów, po co idziemy, tak? I to, co mówi, co próbował też powiedzieć Tusk, główny punkt to jest odsunięcie PiS-u od władzy, bo albo zdamy sobie sprawę, że to będą ostatnie takie wybory i to osunięcie się w niedemokrację będzie na tyle poważne, że nie wiadomo, kiedy po raz kolejny otworzy się możliwość demokratycznych wyborów. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to proszę przeanalizować sytuację chociażby na Węgrzech, czy chociażby w Turcji, czy w innych krajach, w których też to miało miejsce. Albo i dopiero po tym pierwszym, najważniejszym jakby punkcie można próbować realizować następne punkty. A lista punktów do zrealizowania, czy właśnie do wydobycia Polski jest olbrzymia. Przypomnę tylko, że na przestrzeni ostatnich trzech lat w różnych takich indeksach spadliśmy na 70 któreś miejsce, jeśli chodzi o poziom demokracji w kraju. No to o ponad 14. Tak a propos tego właśnie mnie potwornie uderzyło, kiedy ja słyszałam, nie wiem, czy pani widziała w przekazach agencyjnych, i nie tylko, bo telewizje też to transmitowały, a właściwie retransmitowały, pokazywały fragmenty protestujących w Izraelu, którzy mówili, nie chcemy być jak Polska. To było straszne. Ja bym zwróciła uwagę na coś, nie chcemy być jak Polska, nie chcemy być jak Turcja, nie chcemy być jak Węgry, ale proszę zwrócić uwagę, jakie to są protesty. Ile ludzi o tym wyszło mówię. na ile mniejsza ulicy. Liczebność w ogóle obywateli, jak proporcjonalnie to wygląda. I Izrael jest w bardzo trudnym momencie i w też w takiej sytuacji nie tylko geopolitycznej, ale właśnie takiej historycznej tego przewrotu. I jak wygląda to mobilizacja? To, co jest imponujące. Oczywiście w tych przekazach wybieramy tych, którzy pasują nam do pewnej wizji, ale w tych przekazach świadomo obywateli jest naprawdę imponująca. Dobrze, to teraz jeszcze pani doktor, jeśli pani pozwoli, dwa słowa o Andrzeju Dudzie, który udziela wywiadu telewizji CNN i jako prawnik i głowa państwa mówi, że to Komisja Europejska, a nie Polska narusza prawo europejskie i że to jest podstawowy problem. Polska nigdy nie naruszyła prawa europejskiego w zakresie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Wszystkie zmiany, których dokonaliśmy, mieszczą się w ramach reguł traktatowych. Powiedział to w wywiadzie dla CNN zupełnie poważnie. Po wyroku, chociażby, tak jak wspominałam dzisiaj, trzykrotnym w rozmaitych sprawach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Teraz mówi pani to już mniej dobitnie i jednoznacznie niż poprzednio, ale... Zostawiam teraz pani pole do popisu. Nie dziwią mnie te słowa, dlatego że gdyby w jakikolwiek sposób przyznał się, że to jednak nie komisja, tak jak przyjął taką wersję wydarzeń,
to również prezydent przyznałby, że przyłożył rękę do łamania prawa i łamania konstytucji. Mhm. I że to przez niego i przez jego podpisy to ta praworządność została bardzo mocno zachwiana. I to przez niego i przez jego podpisy pod ustawami nie dostajemy pieniędzy. Jesteśmy na tym mocno cenzurowanym i nie jesteśmy tym pupilkiem Europy. No to byłoby jakby sam na siebie doniósł, prawda? Więc rozumiem, że nie mógł tego zrobić. Ciekawa jestem, jakie było pytanie, że w ten sposób odpowiedział. Patrzę, czy mam tutaj. Nie, chyba pytania niestety nie mam. Ale to chyba było po prostu pytanie, takie wprost. Czy Polska złamała praworządność w kontekście kar? Nie mógł inaczej powiedzieć, prawda? Oczywiście, można byłoby trochę próbować, że no, spór się toczy, ale spór się nie toczy. No, są wyroki, są twarde wyroki, kary są naliczane i nie można tutaj udawać, że jest się bez winy, więc tylko tak rozumiem słowa prezydenta. I na koniec, pani doktor, jeszcze jedna rzecz, czyli tak zwane babciowe. Pani zdaniem to jest licytacja na populizmy, zbędny koszt, czy raczej super pomysł, który może zaktywizować kobiety i trzeba go raczej traktować jako inwestycję, a nie koszt? Po pierwsze, to jest super pomysł, bo się o nim mówi chyba drugi tydzień. Pierwszy raz Donald Tusk narzucił narrację, mam wrażenie, prawda? Bo zawsze to jest tak, że wszystkie partie opozycyjne odpowiadały trochę na to, o czym mówi PiS. No nie, dlatego że chyba pierwszy z tych programowych to był kredyt 0% i dopłaty. No ale w porównaniu z babciowym to bardzo szybko przeszło. No nie, bo tam to jest dużo poważniejsze i dużo większy koszt jeszcze. Powiem więcej, jeszcze bardziej się to spina i składa. Po drugie, nie będę się wypowiadała od strony ekonomicznej, bo ekonomistką nie jestem. Tym bardziej, że nie znamy jeszcze szczegółów. Natomiast sam pomysł w moim przekonaniu jest dobrym pomysłem, dlatego że on pokazuje trochę inne myślenie. Czyli nie jest to myślenie tylko zapewniamy żłobki czy przedszkola, co trzeba dodać, że i Platforma z PSL-em naprawdę poprawiła stan miejsc i liczebność tych miejsc, ale to jest takie myślenie innego w ogóle traktowania nie tylko kobiet na rynku pracy. Bo to jest nie to, że zaprowadzisz dziecko na 9:00, o 3:00 możesz odebrać, tylko możesz spokojnie pracować, bo masz pełną zapewnioną opiekę. Jedno z naszych widzów tutaj, no chyba w punkt. Babciowe aktywizuje, a 500+ demobilizował. Myślę, że tak, no taka jest na pewno koncepcja i założenie, bo to jest naprawdę inny sposób myślenia o młodych. Jeżeli chcemy młodych na rynku wyborczym, to myślmy o nich. Projektujmy razem z nimi przyszłość dla nich, a nie dla siebie. I na koniec, mamy tylko 7 miesięcy do wyborów, czy aż 7 miesięcy do wyborów? Z perspektywy, rzecz jasna, tych, którzy w tych wyborach będą starać się o nasze poparcie. Mamy 7 miesięcy do wyborów, bo to biorąc pod uwagę, jakie jest tempo i czym politycy nas zasypują, to jako społeczeństwo musimy być naprawdę, uzbroić się w cierpliwość i grubą skórę, żeby to przetrwać. I myślę, że to jest aż 7 miesięcy dzisiaj do wyborów. Żeby nam się zwoje nie przegrzały, ale będziemy jakoś to wszystko ogarniać. Pani doktor, bardzo dziękuję. Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski. Tą rozmową ciekawą bardzo, mam nadzieję, dla Państwa także kończymy dzisiejsze wydanie Ekspresu. Wracamy do Państwa jutro o godzinie 9:07 standardowo. Także spokojnego, dobrego dnia. Proszę wejść wesoło w ten tydzień, na ile się da, rzecz jasna, w obecnej rzeczywistości. Wracamy jutro. O, tak. 9:07. Raz jeszcze przypomnę. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu. Kłaniamy się bardzo nisko. Do jutra.